to pisali go dają już nam, nikt nie mówi, że białe jest białe, a czarne jest czarne. I białe jest białe, a czarne jest czarne. A Donaldinho, a platformiarze, a cuda, Irlandia zielono, Matko Boska Święto. A ludzie wracają pontonami z Irlandii po nocach, żeby ich nikt nie widział, że pieniędzy nie mają. I lewarki, i pesele, i chce jasny pieron, i dro te pierzynę, i dro. Ready, tatiu? Ready! A my pamiętajmy, Borysowy Szyniulak, młodzież, tatek, pamiętajcie, pamiętamy, że dla nas wszystko nie jest ani białe, ani czarne, i no biało, czerwone. Grat, tatek! Przede wszystkim chcę bardzo podziękować, ponieważ miałem sygnały, że już dawno nie było biletów. To jest najcenniejsza informacja dla artysty. Jechaliśmy tutaj z bijącym sercem, bo ponad 3 lata nie było nas w Bolesławcu. Po dobry wieczór Państwu czuło się tę niesamowitą życzliwość widowni. Wszyscy wyławiali najbardziej poskrywane puenty. Po dobranoc nikomu nie chciało się iść do domu. To jest po prostu nie do wymyślenia. To nawet przez wasz portal, żebyście nadawali złotymi zgłoskami, to pewnie by się nie udało tego wyreżyserować. I proszę serdecznie wszystkim podziękować. I proszę też przeprosić w moim imieniu tych, którzy nie mogli dostać się do Beceku, bo to była już najcudowniejsza rzecz, jaka łaskotała resztki próżności, jakie we mnie zostały. Ja mam takie pytanie. Jesteśmy przed wyborami lokalnymi. Czy jakąś dobrą radę dla nas wyborców w Bolesławcu? Tak, trzeba wyławiać właśnie, bo teraz będzie... Szanowni Państwo, proszę na mnie głosować, ponieważ ja wyszukałem w swoich dokumentach, że ja się nie urodziłem w Wielopolu Skrzyńskim, tylko właśnie urodziłem się w Bolesławcu. I proszę na mnie głosować, bo jak ja wygram, to mówię wam. No. Tu znowu pisiory, jak się jaruj zaciął, a grzeczny był ci Usieńko, to szło poparcie jak na szczyt. A teraz gdzieś ja. I zwolnio, zawieso, zwolnio, wywalo. Elusia od stadionów, jako uczciwo, jako fajno. Jeśli była źle uczesano, zawieso. Dziennikarze się rzuciły na panią Elę, co to będzie, jutro idę do prezesa. Tak, czekały tam, wyszła, no i co, nie rozmawialiśmy o tym. Chcę wyobrazić się, jak Donaldinho wygrał, hrabia wygrał, Jaruś powinien przyjść, zdać magazyn. Słuchaj, Donek, gratuluję ci, szczerze. Serdecznie ci życzę wszystkiego dobrego. Donuś, twój mozbiórko, tam jest czajnik, tam troszkę cytrynki zostały, jak się nie brzydzi. No to nie przeszedł Jaruj, Donaldinho znalazł bilecik. Radź se samemu, poleciłem z kotkiem do weterynarza. A powiedzcie mi, a święty ludzik, jak na wyzywał, jak jeszcze był? Determinizm fanatywny, wykształciuchy, kamasze i wycypuje się tamtego, ten wyzywał pół Polski czy 5/7, a saby nie pilnął. A wójciu Arek usiadał pieska. Samo pies tego nie przeczytał. Cała Francja nie posłuchała, wyksmocili nas, wprowadzała do parlamentu, podobno chomików, borsuków. Dzików morskich, wyżarły z foteli te trochę morską i ludzik musiał zapłacić odszkodowanie, no to nie miał na alimenty. Teraz powiedzcie mi tak, co to pisiorom było siedzieć na pół Europy, co to ludzik, co to pierwszy chłop, co alimentów nie płaci? Tak, Jaruś jak wezwał Ludwika do swojej, Ludwiko. Znaczy, Ludwiko. Co ty zamiast tym dajesz, Ludwiku? Alimentów nie płacę. Jak Ludwik poszedł Tysonem w Jarosławie? Uważam, iż że przypuśćmy, dajmy na to pał. W
brazylijskim mężczyzną jest nawet ten, co alimentów nie płaci, od tego, co mimo komu. A tu znowu platformiarze, Donaldinho, a święty człowiek, a jaki skromny, a jaki święty, a jaki usumienny, obiecał nauczycielom podwyżki i dołu, tak odciąga w gazetach, nauczyciele, podwyżka 30 zł. Celnicy myśleli, że na godzinę. A to się okazało, że na rok cię jasny, 15 na semestr brutto. Był Donaldinho, jak wygrał, co tydzień stoi, jak Juliusz Cezar, zanim Julia z balkonu, ten od koszykówki z Wrocławia, kryptonim Grzechu. Julia, Grzechu, Drzewko, Chlebek, prostokrany z Lublina. Coś go nie było ze 3 miesiące, na sama Bunia go to chyba grzebał pogrzebacem we wulkanie widla. A tu lotą, tu świński ryj weźmie, tu, no tu znowu w drugi ręce. Każdy chłop loto z tym ma. Będzie. Złapały rozkochanego z Lublina, że studenta złapały, że rozkochanego z Lublina dał 200 tysięcy. Na kampanii. Skąd miałeś student? Ze stypendium. A na którym jesteś roku? Na pierwszym. Dziadziuś, ile daliście rok co gronemu? 400 tysięcy. Skąd mieliście? To jest sprawa gajowego. Rozsokrany z Lublina, jak se wziął 2 pistolety, jak se tydzień temu pierdyknął jedne, drugą stopę. Łopina myślała, będzie miał 500% poparcia, a tu 2, 1% więcej niż król blokadów cię ja. No i pół roku, oj, goodbye, my love, goodbye, goodbye, my love, goodbye. Tu znowu, słuchajcie, jeszcze jest Syrenka Warszawsko za Donaldinho. Jak wygrały platformiarze, Syrenka Warszawsko do inżyniera mówi, żeby stadion nie był pisiału, to go pierdgniemy na słudzenie. A syćkie konie. Pan inżynier za chore się zachodzi, nie, panie Wacku, ja to lata, bo konie są. Stadion pierdgniemy do Piasecna. Nie, pani Haniu, do Piasecna nie, bo już tam metra do mistrza z Europy nie doprowadzę. Pani Haniu, już nigdzie tego metra nie doprowadzę. A dwołce nie będzie nowych. To jak będziemy szorować stare. No to Syrenka Warszawsko mi ocholela, to centrum realny, trzeba nie szorować 2 razy wolniej, żeby się nie rozdalił. Słuchajcie, a propos Suzetta, teraz się przypomniałem, na święto Solidarności, jak na nasze pieniądze pierdykli uroczystość, kosztowała 9 milionów złotych. Żeby was zmiażdżyć, to bardziej zadziało na wyobraźnię, 3 miliony dolarów. Słuchajcie, reżysera nikt nie zna, artystów nikt już nie pamięta po występie w Gdańsku. 3 miliony dolarów, jakby polscy artyści dostali, wystąpiłoby 154, impreza by trwała 3 dni longie. A jak już nie polskich, bo kompleksy polskie, to Jagger podobno by wziął 1 milion dolarów i 3 bify, wetknął Huską i Jennifer Lopez po 500 000, jeszcze by 1 milion dolarów zostało dla tych stoczniowców innych, co jeszcze nigdy nic nie dostało. Madonna, jak się dowiedziała, że w Polsce tak walą pieniądze, to mi nie ma jeszcze jakiegoś święta w Polsce? Nie, nie, już pani Madonna już nie ma. A Madonna mówi do wszystkich artystów, no, bo ja musiała być rok temu o swoich pieniądzach. Na Kuzewcu. No i wyobrażacie sobie, Madonna na scenie 15 sierpnia. Rok temu Madonna na scenie w garderobie Jezus narzeczony Madonny. Na lotnisku 70 tysięcy people, a za płotem 8 kobicinek w beretach. Madonna! Słuchajcie, to jest ino w Polsce możliwe, podobno Madonna to godo na cały świat się jawny. Na szczęście ludzie, kryzysu nie ma. Minister od pieniędzy powiedział, że polski kryzys nie dotyczy. A ten wacik 1%, byście nie robili cyrku, podobno nikt nie odczuje.
To jak nie odczujemy, no to jeden procentik. Nikt nie odczuje. No nic, to niech prowadzają. Jak nie odczujemy, to polski kryzys nie dotyczy, powiedział minister od pieniędzy. Bo wyszło z Ameryki pierdykło tam, bo w Ameryce kto miał puls, to miał kredyt. To musiało rypnąć. A widzicie, że Barack Obama do 1 maja 2011 powiedział, że zrobi tak, że w Ameryce każdy już do 1 maja przyszłego roku będzie miał robotę. I w ciągu 3 sekund stracił poparcie 100 milionów muzyków. Zawiedzie, co się mówi. I polski kryzys nie dotyczy, powiedział minister. Ja sobie pomyślałem, dojdzie do Niemiec i na Ukrainę ładnie bokiem. Polski kryzys nie dotyczy, panie ministrze, bo w Polsce kryzys jest od 1945 roku. I dajcie nam spokój wszystkie, prawo, lewo, centrum. Cholery jasne. Rzetelne i wyważone. Thank you.